Dębica włączyła się w ogólnopolskie obchody Święta Wojska Polskiego. Dębickie uroczystości odbyły się przed Muzeum Regionalnym, a uświetnił je piknik bezpieczeństwa i koncert Miejskiej Orkiestry Dętej. Spotykamy się w dniu 15 sierpnia. Mamy dzisiaj dwa piękne święta. Święto Matki Bożej Zielnej, gdzie dziękujemy rolnikom za ich pracę i dziękujemy za plony, które zebrali w trakcie mijających żniw. I też mamy święto, piękne święto Wojska Polskiego i bardzo się cieszę, że wspólnie z mieszkańcami możemy dzisiaj w parku przy naszym muzeum świętować to święto. Możemy oddać cześć i hołd tym wszystkim żołnierzom, którzy bronią naszej ojczyzny na lądzie, na morzu i w powietrzu. Pokazujemy taki solidaryzm z mundurowymi, co w dzisiejszych czasach, trudnych czasach jest moim zdaniem bardzo ważne. Na mieszkańców czeka tutaj wiele atrakcji dla dzieci, dla dorosłych. Mamy pyszną wojskową grochówkę. No i właśnie słyszę w tle, że rozpoczyna się koncert naszej orkiestry miejskiej. 15 sierpnia to przede wszystkim wielkie święto wielkiej wiktorii oręża polskiego, zwycięskiej bitwy warszawskiej z sierpnia 1920 roku, kiedy młoda armia polska po okresie zaborów organizowała się i kiedy już przyszło się zmierzyć z nawałą bolszewicką. I była to bitwa warszawska, była bitwą zwycięską, która zdecydowała nie tylko o niepodległości, suwerenności Rzeczypospolitej, ale także armia polska, społeczeństwo polskie zatrzymało ten potop bolszewicki, który prawdopodobnie zalałby nie tylko Polskę i Polska zapewne utraciłaby swoją suwerenność, ale Polacy uchronili całą Europę przed komunizmem, przed tym bolszewizmem, który nadchodził ze wschodu. Mateusz Cebula, przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy, na wydarzenie przyszedł z całą swoją rodziną. Tym razem z całą też rodziną. Pogoda dopisała, więc stwierdziliśmy, że to jest doskonały pomysł na spędzenie tego świątecznego popołudnia. No i jak widać, każdy tutaj coś może dla siebie znaleźć, bo pasjonaci wojskowości, militariów są i w każdym pokoleniu. Tak? I każdy tutaj może zajrzeć tym razem do wnętrza tutaj pojazdów na terenie muzeum. Są stoiska żołnierzy, strzelców, Centrum Bezpieczeństwa. Każdy tutaj może sobie zaglądnąć, dowiedzieć się, dopytać, przymierzyć sprzęt, spróbować strzału, więc na pewno jest to gratka dla wielu osób. No, jak słyszymy, za chwileczkę zacznie się koncert Miejskiej Orkiestry Dętej. Na pewno wiele osób też ze względu na to tutaj się pojawiło i myślę, że to jest taka właściwa formuła spędzania tych naszych też świąt państwowych. Uroczystościami to jest ważne, bo ta pamięć jest istotna, ale jak oprócz tego jest taki komponent, taki rodzinny, zwłaszcza przy sprzyjającej pogodzie, no to się pięknie dopełnia. Organizatorami obchodów byli miasto Dębica, powiat dębicki, gmina Dębica, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy oraz Muzeum Regionalne w Dębicy. Bardzo dużo imprez organizujemy wspólnie z miastem, z powiatem. To tylko pokazuje, że kwestia osób jest bardzo ważna, piastujących funkcję burmistrza, wójta, że można się dogadywać, można razem współpracować w wielu obszarach, i tych kulturalnych, rozrywkowych, i tych merytorycznych, jak wspólny transport chociażby z miastem. Także tego piknik jest kolejnym przykładem, bo już kilka imprez mamy za sobą, jak Bicyklomania, realizowany wspólnie, także a dzisiaj piknik z okazji Dnia Wojska Polskiego. Chcemy podziękować przede wszystkim naszym żołnierzom, wszystkim ludziom związanym z wojskiem, z szeroko rozumianą obroną cywilną również, i świętować, pokazać młodzieży również sprzęt tutaj w muzeum. Co prawda historyczne, ale mamy też WOT, który prezentuje akurat bardzo nowoczesne sprzęty, którymi dysponuje. Także bardzo fajna atmosfera. Koncert Dętej Orkiestry Miejskiej dedykowany był pamięci Jerzego Żuławskiego w 150. rocznicę jego urodzin. Urodził się w 1874 roku, a zmarł w Dębicy w roku 1915 w okresie walk jeszcze legionowych. I dzisiaj chcemy tę postać uczcić w sposób szczególny właśnie tym koncertem z okazji Święta Wojska Polskiego. Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Marka Rudy zagrała utwory muzyki patriotycznej i rozrywkowej. Instrumentalistom w niektórych utworach towarzyszyli wokaliści. Dziś usłyszymy przede wszystkim utwory patriotyczne, Warszawianka, piękne marsze, marsze koncertowe, ale i również trochę muzyki rozrywkowej. Zacznij od Bacha, tango na głos, powrócisz tu. W trakcie pikniku bezpieczeństwa swoje stanowiska wystawiennicze zaprezentowali Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wojskowe Centrum Rekrutacji WCR Mielec, 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej imienia pułkownika
Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług, oraz jednostka strzelecka 2017 imienia Tadeusza Minnicha w Dębicy.